Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii Davidsy, gdzie komentujemy ostatnie wydarzenia, ostatnie newsy, ostatnie śmieszki. Dzisiaj będzie się działo, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Pomóżcie, partia Tylko platforma za tę platformę. Nienawidzę ich i koniec. Komuna nie była zła, nie była całkowicie zła. Prezydent, nasz kochany prezydent, moi drodzy, jakże. jaki on jest super, jaki on jest super! Hot Sixteen Challenge, mój drodzy, wykonał, wykonał po nominacji Zeusa, wykonał e, swoje wykonanie Hot Sixteen Challenge. To so, jak super, że umiesz się bawić, prezydencie, w zabawy, w zbieranie funduszy na walkę z COVID-19. Boże, jakie on jest wspaniały, prawda? Prawda? A przypominam, że jakiś czas temu, może, może niektórzy nie pamiętają już, ale o wiele większe pieniądze niż kiedykolwiek będą zebrane, kiedykolwiek będą zebrane w jakiejkolwiek składce. Prawdopodobnie takich pieniędzy nawet nie uzbierano nigdy na zrzutka.pl czy pomagam.pl. Moi drodzy, może ktoś zapomniał, może ktoś zapomniał, bo może ma ktoś klapki na oczach 2 miliardy rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia. Prezydent Duda podpisał ustawę. I to nie jest 2 miliardy na raz, to jest 2 miliardy co roku przez 5 lat prawie 10 baniek. Banie to mało, banie to milion. Prawie 10 miliardów złotych w ciągu 5 lat zostanie przekazanych na propagandę, na reżimówkę. Ale spłacajcie pieniążki na naszą tutaj składkę. Tutaj, oczywiście, jest link w opisie, do tego, żeby zbierać pieniądze na walkę z COVID-19. 10 miliardów w ciągu 5 lat to byśmy tego, tego wirusa zniszczyli po prostu za te pieniądze. Ale zbierajcie, bo taki fajny jestem. Przypominam 10 miliardów. Ktoś, kto jeszcze nie, nie zna tej, tej decyzji, bo to nie jest, że to jest tylko 2 miliardy w 2020, to jest w ustawie jest napisany zapis, że co roku taka kwota będzie przepychana, żeby po prostu yy, rekompensować utratę przychodów z abonamentu. Bo na wolnym rynku, oczywiście, TVB się nie utrzymało. Oprócz tego, że mają wpływy z reklam, to oczywiście nie utrzymałoby się na rynku. No, muszą, musimy więcej, rekompensować naszą polską telewizję z budżetu państwa. No brawo. Zamiast konkurować z innymi telewizjami, no to musimy musimy pomóc. Gotowi na więcej? Co się działo w tym tygodniu, to jest po prostu kaszgan załadowany pieniędzmi, strzelamy. Moi drodzy, 7 miliardów. 7 miliardów pieniędzy. Kurczę, tam tole, prywaciarze pałowani są, tak? U. No pani Emilewicz mówi: "No ja nie, nie chciałabym się spotykać z tymi przedsiębiorcami, bo tam widziałam na transparentach, że ktoś tam 5G, płaskoziemcy, kogo tam jeszcze wrzucimy? 7 miliardów, moi drodzy, na wycieczki. 7 miliardów wyrzucimy teraz na wsparcie krajowej turystyki. Uwaga! Z programu ma skorzystać ponad 7 milionów obywateli. Przede wszystkim to jest projekt, który dotyczy wsparcia branży turystycznej, lokalnej, krajowej. Ci, którzy dostaną te bony, to są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie 5200 zł miesięcznie na podstawie umowy o pracę. Taki mamy projekt. Są to jego wstępne założenia. Rząd ma konsultować projekt z Radą Dialogu Społecznego i z samą branżą turystyczną. Środki na pokrycie bonu mają pochodzić w 90% ze skarbu państwa, czyli z naszych podatków. Jednak 10% pokryje pracodawca. U, to jest... Uwielbiam ten cytat. Uwaga. Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby skłaniać pracodawców do wzmożonych wydatków. No shit, Sherlock. Dlatego w tym roku ten bon będzie w 90% sfinansowany z naszych podatków. Nie będziemy sięgać do, do kieszeni pracodawców, bo te pieniądze są z budżetu państwa. <laughs> tak jest. Tak, to jest... Co, i, to, i, I to łykają jak pelikany ci ludzie, nie? To jest niesamowite. I 10% to będzie wkład własny pracodawcy. Czyli... Wkład własny pracodawcy na 10% to nie jest sięganie do kieszeni pracodawców, a 90% jest finansowane z budżetu państwa. Przypominam, że państwo nie ma własnych podatków, ma tylko te podatki, które ukradnie w podatkach, albo dodrukuje i ukradnie wszystko, okradnie wszystkich Kowalskich, wszystkich Polaków inflacją. Nie ma innej drogi. Więc 7 miliardów to jest sięganie do kieszeni pracodawców, którzy płacą największe podatki. To, to ta najno, to tam, gdzie i Weźcie go, tam jeszcze 15 tysięcy kary za to, że tam zrobił protest. No, 15 kafli. Nie ma problemu tam, no. Zapłaci. Bo to prywaciarz w końcu. Mercedesem, Bentleyem jeździ. Wycieczka Plus to jest odcinek, moi drodzy, który zrobiłem dwa lata temu, w roku 2018. Od nowego terminu polecam serdecznie. Plus? Czy chciałby pan, czy pan się zgadza polecam wam bardzo serdecznie zobaczyć ten, ten odcinek on ma tylko 10 tysięcy wyświetleń a już wtedy przewidziałem, że dzieci powinny za darmo iść na wakacje powinniśmy oczywiście dać tym wszystkim no, biednym dzieciom, emerytom i tak dalej, zawsze się znajdzie ten, ten taki pierwiastek współczucia empatii, czy jesteś, masz empatię w sobie jesteś współczującą osobą powinieneś dać, tak wstydziłbyś się wiesz, żeby nie dawać biednym dzieciom tym, którzy nie mają i po co mają ceny spadać na rynku turystycznym? Po co? Przecież będzie karta przedpłacona, która wywinduje ceny wszystkich usług hotelarskich, turystycznych, nie? To jest. Brak słów, no nie? Brak słów, co się tu będzie działo. Jedziemy dalej. Churcz. Moi drodzy, ceny maksymalne mogą być. Minister nie wyklucza wprowadzenia cen maksymalnych. Nasz minister od wsi, rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział: Jeśli po dokładnej analizie okaże się, że wzrosty cen, czyli żywności są nieuzasadnione, to muszą zostać zastosowane odpowiednie kary wobec winnych. Zapowiedział szef resortu rolnictwa. Nie wykluczam też, że jeśli okaże się, że to konieczne, to zostanie wdrożony mechanizm wyznaczania ceny maksy cen maksymalnych. Dodał. Prywaciarzu, ty rolnik: Ty zagrołujesz 16 maja, też tam protestujesz stanajno. A ty, dlaczego żeś podniósł tak ceny tej, tej waszy? Miałeś, nie wiem, trudny rok, susza, o co chodzi? A, a dlaczego ty sprzedajesz te pomidory za 6 zł, a ja ustawiłem tutaj maksymalną cenę 5,20? A dlaczego tak. proszę cię ze stratą sprzedawać? A co ty wyznaczasz ceny? To ministerstwo wyznacza ceny. Ministerstwo zdecyduje o tym, za ile sprzedajesz swoje produkty. Krótko. Każda bolszewia kończy się wtedy, kiedy kończą się pieniądze rozdawane idiotom popierającym bolszewie. A pieniądze chyba się kończą, bo bolszewia zaczyna wykonywać nerwowe ruchy. Emeryci już się pytają, Panie prezydencie, a będzie emeryturka jeszcze przed wyborami, bo zawsze przed wyborami była, nie? Będzie ta 13-14 emerytura jeszcze raz? Bo zawsze przed wyborami była. A szkoda gadać po prostu, co tu się dzieje w, w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu. Naprawdę. Naprawdę jest lipa i będzie coraz gorzej. Mamy ogromny, ogromny dodruk, który w następnych latach po prostu oczywiście władze utrzymają i tak dalej, ale to, co się stanie z, z emerytami, z osobami, którzy mają bardzo niskie dochody, to będzie jeden wielki dziadokaust. Po prostu jeden wielki dziadokaust. Jeśli teraz emerytury są od, nie wiem, 1500 zł netto do 2500 zł netto, to za te pieniądze emeryci po prostu będą się no będą głodować, no. Będą, będzie bardzo źle. Będą jedli niskiej jakości produkty, upodleni będą strasznie i na własne życzenie będą upodleni, no. To jest po prostu kręcenie na siebie bata, ale no na no, no to nic nie zrobimy, nie? No ja bo prezydent nagrał Hot Seeksting Challenge, jest ok. Konfiskata mienia przedsiębiorcy, moi drodzy, bez wyroku sądu. Zaczyna się, no zaczyna się już to. Sejm pracuje nad ustawą o konfiskacie prewencyjnej. Prewencyjnej. Pomocodawcą projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości, jak żeby inaczej, Zbigniewa was przepis daje prawom, prawo służbom do konfiskaty dowolnego mienia bez wyroku sądu, co do którego są podejrzenia o uczestnictwo w przestępstwie. To przedsiębiorca będzie musiał udowodnić że jest winny, że jest niewinny, a nie tak teraz, że to ten urząd musiał udowodnić, że przedsiębiorca jest winny. Czyli odwrócimy my odpowiedzialność. Ty dostarczaj dokumenty, a nie my, nie będziemy się martwić o to. Ty musisz teraz spędzić przez najbliższe miesiące, tygodnie dokumentację przygotować. Zapraszamy. My nie będziemy na to środków poświęcać. Dlaczego mielibyśmy udowadniać, że ty jesteś niewinny? No przecież ty jesteś z domysłu prewencyjnie winny. Co tam tajno mówiłeś? Witamy w Polsce. Współczuję wam, moi drodzy, którzy, którzy są dotknięci przez, przez ten kraj. To był odcinek Day więcej. Mam nadzieję, że krótki, motywacyjny i generujący u Was emocje. Zachęcam Was do oglądania wszystkich materiałów, które powodują u Was rozwój umiejętności, budowę Waszego biznesu, rozbudowę waszego kapitału, ochronę waszego kapitału. Widzimy się w kolejnych odcinkach o inwestuje 500+ i portfela Veto i oglądajcie wszystkie inne materiały na kanale Veto. Jesteśmy tutaj dla was, żeby wam dostarczać codzienną dawkę wolności, żebyście pamiętali co, o co walczymy. Bez odbioru. I trzymajcie się. Elo.